Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Unicestwienie duchowe. Muszą duchy odejść z gęstej materii, bo bez współbrzmienia w prawach Pana Stworzyciela, bez życia na ziemi zgodnego z prawami Pana Stworzyciela, 7 prawami i 3 prawami zawartymi w krzyżu prawdy. Pan Stworzyciel podpowiada tym, którzy rozwijają się duchowo i są wewnętrznie zrównoważeni. Odbierają podpowiedzi i wprowadzają w swoje ziemskie życie, bo to dla ducha najważniejsze. Materia jest potrzebna do wspierania wszystkich duchowych procesów, każdego ducha będącego na ziemi. Pan Stworzyciel pomaga duchowi na ziemi iść najlepszą dla niego drogą, jasną i prostą, by duch był bez błądzenia, a odpracowywał swoją karmę. Ale wy cały czas bez słuchania podpowiedzi i dlatego dajecie się prowadzić drogą ciemności. Choć doskonale to czujecie, choć doskonale wiecie, że stres człowieka ziemskiego zabija. Ale wy tak w stresie żyjecie i odejść od ciemności bez chcenia pozostajecie, choć wiecie, że to blokuje ducha. Wibracje energetyczne ducha to jest to, czym duch promieniuje na zewnątrz. Jeżeli jest pozytywny, przyciąga same pozytywne rzeczy i pozytywnych ludzi ziemskich. A jak jest negatywny, przyciąga do siebie wszystko takie samo negatywne, jak i on. Każdy musi prawidłowo i pozytywnie współbrzmieć w prawach Pana Stworzyciela, kierować się uczuciem i prawdą, mówić wyłącznie prawdę, wyrażać swoje uczucia, wszędzie świecić przykładem dla innych. Inaczej staje przeciwko prawdzie, staje się ciemny i ciągle wchodzi w ciemne nurty i kanały. Wtedy promieniuje szaro i czarno, czasami brudny brąz. Ma zawsze zły humor, od razu ma depresję, jest chory. Rozum go blokuje i całkowicie zamyka w labiryncie rozumowego, leniwego, ziemskiego życia. Zaczyna życie bez celu, bez sensu, traci zdrowy rozsądek, zaczyna oddawać się rozumowym żądzom, ciemnym zabawom, pijackim libacjom i już jest zamknięty przez ciemności. Nałapie sobie demonicznych energii i zaczyna się opętanie przez ciemności. O wielu można jeszcze powalczyć, ale trzeba mocno nim potrząsnąć lub włożyć kij w jego mrowisko, aby nim wstrząsnęło tak mocno, żeby się obudził i natychmiast rozwijał się duchowo. Jesteście martwi duchowo, dlatego bez uczucia żyjecie. Za swojego Pana wybraliście demona i jego sympatyków, przez was czczonego w waszym rozumie i umyśle. Dla tych form ciemnych i demonicznych bramą do leja rozkładu jest prawda. Czas najwyższy, ludzie, na wasze całkowite oczyszczenie z ciemności. To mało ważne, co myślicie i co robicie. Jesteście martwi z waszego wyboru, więc to, co was spotyka, jest wynikiem waszych decyzji. To jest wyłącznie wasz problem. Teraz jest wasza walka o wasze ziemskie życie i prawo przejawienia się ducha. Cały czas wasz rozum was oślepia i mami pięknymi wizerunkami przyszłości.
a przyszłość to wyłącznie wydarzenia na całej ziemi i apokalipsa to dla was jest wyrocznia. Wasz rozum panicznie boi się prawdy. Cały czas wam zasłania wszystko, abyście pozostali w ciemnocie rozumu, bez obudzenia, odeszli jako martwi. A przecież Duch woła o pomoc i chce być żywy w stworzeniu.